Zbliżamy się do końca naszej konferencji. Konferencja była poświęcona filozofii w nauce. I przyznam się Państwu, że gdy myśleliśmy, nawet wczoraj chyba, albo przedwczoraj, nad propozycjami tematu na następną konferencję, tośmy dokonali takiego błyskawicznego przeglądu wszystkich 19 konferencji, które poprzedziły tą 20. I byliśmy zaskoczeni bogactwem tematów. Prawie wszystko już było. I to jest, ja myślę, dość ciekawe osiągnięcie naszego środowiska. Bo po każdej konferencji był drukowany tom. I w tych tomach są wszystkie referaty zgromadzone. I tam jest ogromne bogactwo treści. Warto by dokonać kiedyś podsumowania tego wszystkiego, zobaczyć, cośmy osiągnęli. I ta cała panorama tych zagadnień filozoficznych w nauce, szeroko rozumianych, tam się przewinęła. I ja postanowiłem teraz, na zakończenie tej konferencji, zaproponować temat, którego jednak tam nie było w tych 20 konferencjach. Nowa propozycja nauki dla filozofii. Co filozofia może jeszcze od nauki się dowiedzieć? I trochę perwersyjnie dodałem podtytuł, że jest to propozycja nie do odrzucenia, ale myślę, że ten podtytuł jest nie bardzo potrzebny, bo historia pokazuje, że to, co nauka sugerowała po filozofii, to zwykle było jednak nie do odrzucenia, prędzej czy później się okazało bardzo konieczne. Co nauka dała filozofii? Krótkie spojrzenie wstecz. Przyjrzyjmy się rewolucjom naukowym, tym większym. Rewolucja na przełomie XVI i nie XII, tylko oczywiście XVII wieku była związana z powstaniem nauk empirycznych. Następna wielka rewolucja, przełom XIX-XX wieku. Tutaj było kilka rewolucji, które jakoś nakładały się na siebie. W podstawach fizyki, od stworzenia mechaniki kwantowej i teorii względności, w podstawach matematyki, gödelijne twierdzenia, limitacyjne, tylko żeby wspomnieć najważniejsze, no i w podstawach biologii, teoria Darwina. I w każdej z tych rewolucji następowała wielka rewolucja pojęciowa. Każda z tych rewolucji zaproponowała nowe pojęcia, których przedtem się w ogóle nie spodziewano. I te pojęcia były bardzo ważną odżywką dla filozofii. Do dzisiaj, jak nasze dzisiejsze spotkanie i wczorajsze świadczą, męczymy się nad tymi pojęciami, które rewolucja z przełomu XIX-XX wieku zaproponowała, a co chwilę jeszcze wracają pojęcia, których do końca nie przetrawiliśmy z poprzedniej rewolucji. I można zaryzykować twierdzenie, że każdej rewolucji, nawet nie ma tu większego ryzyka, każdej rewolucji towarzyszyła wielka rewolucja pojęciowa, a rewolucja pojęciowa to już jest rewolucja właściwie w filozofii. A dziś w fizyce, dziś też się zapowiada na nową rewolucję. Przygotowujemy się do niej już od co najmniej kilku dekad. Może to być nawet więcej niż przygotowywanie, zapowiedź kolejnej rewolucji. Żeby ograniczyć się do fizyki, no spodziewamy się powstania kwantowej teorii grawitacji i unifikacji fizyki. I jak przypomnieliśmy sobie w czasie tego sympozjum, są różne próby i problemy, które się z tym wiążą. Superstruny, ciemna materia. Na granicy metody naukowej powstają nowe koncepcje, jak wieloświaty i tak dalej. I ja myślę, że to są wszystko takie trochę nerwowe przejawy zbliżania się do następnej rewolucji. I wydaje się, że gdy ta rewolucja się dokona, a myślę, że tutaj należy się zgodzić z Hilbertem, że przynajmniej w tym wypadku musimy wiedzieć i będziemy wiedzieć wkrótce. Wkrótce, może nie za naszego życia, ale w skali rozwoju nauki, że gdy to nastąpi, to będzie to połączone z rewolucją pojęciową, jakiej się dzisiaj jeszcze nie spodziewamy.
I ja myślę, że tym nowym wyzwaniem może być problem logiki. Bo zmieniliśmy już koncepcję czasu, przestrzeni, przyczynowości. Chyba czas sięgnąć do czegoś głębszego, do logiki. I zapowiedź tego już mamy w pewnym sensie za sobą. Wiemy od bardzo dawna, że w mechanice kwantowej ma miejsce odstępstwo od logiki klasycznej. Wiemy, że nie wszystkie prawa logiki klasycznej się sprawdzają w mechanice kwantowej, że prawo rozdzielczości alternatywy względem dodawania jest zakwestionowane i znaczy nie obowiązuje w pewnych wypadkach i wtedy dzięki temu mamy interferencje prawdopodobieństw i tak dalej, te wszystkie dziwne efekty, z którymi nie potrafimy sobie dać rady interpretacyjnie, bo one powstają na skutek tego, że logika się zmieniła. Wewnętrzna logika mechaniki kwantowej. I początkowo traktowano to jako pewną dewiację. Odstępstwo od kilku praw czy od mechaniki, logiki klasycznej. Ale coraz bardziej się okazuje, że ta dewiacja nie jest dewiacją, tylko jest pewną regułą. Dzisiaj już jest dosyć powszechne ujmowanie mechaniki kwantowej przy pomocy teorii toposów, ażeby właśnie doprowadzić do bardziej naturalnej w ramach tych toposów interpretacji mechaniki kwantowej. Tutaj trzeba wymienić szkołę Chrisa Isama i nie tylko jego, ale różne atakowanie tego problemu od rozmaitych kierunków już się stało dość powszechnym i obejmuje nie tylko szkołę Isama, ale jest cały szereg prac i już są nawet pierwsze podręczniki mechaniki kwantowej w ujęciu teorii toposów. A toposy mają to do siebie, że tam się zmienia właśnie logika. No a gdy pójdziemy jeszcze dalej, gdy szukamy, grzebiemy w tym najgłębszym poziomie, na którym spodziewamy się unifikacji kwantowej grawitacji, to nie ma gwarancji, że, a nawet ja bym powiedział, że są sugestie, że tam też może te kłopoty z logiką, które są w mechanice kwantową, pójść jeszcze dalej. Tu wymieniłem w nawiasie kilka nazwisk. John Bell, Baez, Król, którzy poudowadniali rozmaite twierdzenia i właśnie pokazują, że może tak być, iż problem logiki się tam właśnie na tym poziomie pojawi. Bardzo ciekawy jest przypadek Baeza. To był człowiek, który poświęcił kawał swojego życia właśnie teoriom unifikacyjnym i kwantowej grawitacji, między innymi teorii strun, ale doszedł do wniosku, że tam jest taki, on to nazwał chaos pojęciowy, że z tego niewiele wychodzi, ciągle są nowe koncepcje i nie wiadomo co dalej, że trzeba dokonać analizy od podstaw. I zabrał się do tego od strony teorii kategorii. A ta toposy, jak wiadomo, to jest pewna klasa szczególnie dobrze zbadanych kategorii. I ja chciałbym od tej strony trochę uwagi poświęcić temu zagadnieniu. Jaka idea, jaka intuicja, jaka znowuż, ja wiem, hipoteza filozoficzna przyświeca temu, co chcę powiedzieć. Otóż można postawić hipotezę, że logicznym środowiskiem dla każdego poziomu fizyki, mamy rozmaite tam kosmologiczny, makroskopowy, kwantowy, subkwantowy i tak dalej, że logicznym środowiskiem dla każdego poziomu fizyki jest pewien topos, pewna kategoria ogólnie mówiąc. Jest oczywistą rzeczą, że dla poziomu makro, tam gdzie obowiązuje fizyka klasyczna, tym toposem jest kategoria zbiorów, którą skrótowo będę nazwał set, tak ją nazywają też kategoryści. Więc poziom makro odbywa się w środowisku, to oczywiście są trochę wyrażenia takie powiedzmy popularyzacyjne, w środowisku toposu zbiorów. I tu od razu widać potęgę tego uogólnienia. Cała matematyka dzisiejsza, wiele dzisiejszych dyskusji i wczorajszych prowadziliśmy w ramach teorii zbiorów, od Cantora począwszy, a tu widzimy, że
kategoria zbiorów, czyli to wszystko, co dzisiaj, co dotychczas mówiliśmy, jest tylko jednym z nieskończenie wielu toposów czy kategorii. Więc widzimy tu, jakie jest potężne uogólnienie. A poziomem niższym mogą odpowiadać inne toposy niż topos zbiorów, jak to jest na przykład w mechanice kwantowej. I są propozycje właśnie rozmaite, jakie to mają być toposy. Ja nie będę bardzo wchodził w zagadnienia techniczne, ale do kilku wprowadzających uwag się ograniczę. Najpierw kilka słów o samej teorii, błyskawicznie teorii kategorii. Ona powstała dokładnie w roku 1945. Ci dwaj panowie, Samuel Eilenberg i Saunders MacLane, napisali artykuł General Theory of Natural Equivalences. To był artykuł bardzo techniczny z topologii algebraicznej i oni sądzili, że pewien problem, który tam omawiali, po prostu zakończyli, że nie będzie następnych artykułów na ten temat. No ale to akurat się ta przepowiednia nie sprawdziła, bo z tego wyrosła bardzo szybko zresztą cała teoria kategorii. Ona, jak wszystkie nowe teorie, była dość sceptycznie przyjmowana przez matematyków, ale ten sceptycyzm się przełamał i dzisiaj właśnie jak się otworzy jakikolwiek podręcznik matematyki, który wprowadza nową dziedzinę czy nowy rozdział matematyki, to zawsze się zaczyna, czy ta struktura jest kategorią i jaką kategorią. Pewien przełom w teorii kategorii nastąpił w roku 1958, kiedy Daniel Kahn wprowadził pojęcie adjoint functors, funktorów dołączonych. To pojęcie zrewolucjonizowało całą teorię kategorii, bo pokazało, że de facto pojęcie tego funktora dołączonego już było dawniej w matematyce, już istniało i posługiwano się nim w pewnym sposób, w sposób ukryty. I ono co więcej przenikało bardzo odległe od siebie dziedziny matematyki, łączyło to pojęcie w jakiś sposób. Ważną pracą w historii rozwoju teorii kategorii jest praca Williama Labir 1963. To była jego teza doktorska na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie on właśnie zauważył związki teorii kategorii z właśnie między innymi z logiką, z filozofią, ale to była praca też niezwykle techniczna. No i od tego czasu jest postęp ogromny i nieustannie trwający. Podam teraz definicję kategorii i kilka najprostszych pojęć. I oczywiście to będzie wszystko w uproszczeniu po to, żeby sobie wyrobić pewne intuicje. Otóż kategoria składa się z obiektów. Oznaczamy je literami ABC. Niedawno w polskim czasopiśmie po polsku artykuł był o teorii kategorii i korektor mi w niektórych miejscach zmienił obiekt na przedmiot, bo mu się wydawało, że za często używam tego samego słowa, wiedział ładnie, jak będzie przedmiot. No, ale to jest wyrażenie techniczne i nie można zmienić. Więc to są obiekty ABC i strzałki, które nazywa się również morfizmami, ale dla uproszczenia ta strzałka jest bardziej poglądowa. Strzałka przechodzi z jednego obiektu do drugiego. I tak jak na przykład tu jest napisane, strzałka F idzie z A do B, łączy A i B, czy to różnie można to sobie czytać. Strzałki, te strzałki, jeśli są dwie, z A do B i z B do C, to można je składać, podobnie jak funkcje i wtedy będzie strzałka z A do C. To składanie ma pewne własności, jest łączne, ale to nie będę w to wchodził w szczegóły. I następny warunek, żeby to była kategoria, jest to, że istnieją strzałki identycznościowe, to znaczy strzałka identycznościowa na obiekcie A z A do A. I one mają tę własność, strzałki identycznościowe, że złożenie strzałki identycznościowej z jakąkolwiek inną strzałką równa się tej strzałce. Tak jak mnożenie przez jeden nie zmienia nic, tak samo tutaj to
To jest taka jedynka składania. To jest niezmiernie prosta konstrukcja. Wydaje się, że już prawie prostszej nie można, bo będzie trywialna, a tymczasem okazało się, że ona ma niesłychaną moc taką dedukcyjną. Ważna uwaga. Obiekty nie muszą być i często nie są, z reguły nie są zbiorami, ale mogą być zbiorami, na przykład w kategorii zbiorów obiektami są zbiory. A strzałki nie muszą być funkcjami z jednego zbioru do drugiego. W teorii, w kategorii zbiorów są, ale w innych nie muszą. Pojęcie obiektu i strzałki obejmuje prawie wszystko. Jak mamy dwie tezy, w sensie w jakimś rachunku logicznym, i jedna wynika z drugiej, to możemy taką kategorię zdefiniować, że te tezy będą obiektami, a wnioskowanie z jednej i drugiej będzie strzałką. Rozmaite mogą być. I tu mamy parę przykładów. Jest bardzo prosta kategoria, która się składa z dwóch obiektów. 0 i 1. I jednej strzałki. Tą strzałkę nazywałem tutaj 2. I cała kategoria się nazywa kategorią 2 pogrubione. No oczywiście muszą być strzałki identycznościowe, bo nie byłaby to kategoria, czyli z 0 do 0 i z 1 do 1. I to jest znowuż taka kategoria, że prostszej to trudno by było wymyśleć. No można, ale by było trudno, ale nie byłaby ciekawa. I często używa się tej kategorii jako szkoleniowej. Różne rachunki się na niej wykonuje. No i jak się tam policzy jakiś na przykład snop na tej teorii, to się robi, jeśli się chce wyrysować te strzałki, to się robi takie coś na dwie tablice. Więc widać, że ona... Można z niej wiele dedukować. Tu jest kategoria porządku, jest nieskończenie wiele obiektów, 1, 2, 3 liczby i strzałki i tak dalej. Ma ciekawe i ważne własności. Ale mi chodzi o to, że teoria kategorii wprowadza nowy sposób myślenia, nawet intuicyjnie inaczej, intuicję inaczej nakierowuje. W standardowej teorii mnogości zbiory składają się z elementów. To wiadomo. W teorii kategorii odpowiednikiem elementu danego obiektu, tu jest obiekt, to zielone, a odpowiednikiem elementu tego zbioru jest strzałka. Oczywiście strzałka musi prowadzić z jakiegoś innego obiektu, ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest coś wewnętrznego tylko dla tego zbioru, tego obiektu. To jest coś, co pochodzi od innego obiektu, coś, co jest jakoś, w jakimś sensie relacyjne. Zupełnie, jeśli element zbioru traktować jako, no jako coś statycznego, to strzałka to coś, ona coś robi, łączy to z tym i taka strzałka z definicji jest obiektem. Jest elementem obiektu. Nazywa się to uogólnionym elementem. Uogólnionym, żeby było, odróżniło się od sytuacji w zbiorach. Uogólniony element może zaczynać się w różnych innych elementach i oczywiście to będą różne elementy, bo to się nazywa dziedziną tego elementu, a to się nazywa kodziedziną tego elementu przez analogię z terminologią ze teorii zbiorów. Więc tu są różne kodziedziny. Te kodziedziny się też nazywa sceną, stage po angielsku. I intuicja taka heurystyczna jest taka, że widzimy z perspektywy tej sceny widzimy element tego zbioru. Z perspektywy tej sceny widzimy element tego zbioru. Uogólniony element obiektu jest więc zdefiniowany nie w sensie absolutnym, lecz tak, jak jest widziany z perspektywy danej sceny. Dwie strzałki mające tę samą kodziedzinę, tę samą scenę, tę samą kodziedzinę, to ten sam, trafiające w ten sam obiekt, ale różne dziedziny definiują dwa różne elementy. I teraz jeszcze jedno ważne pojęcie dla naszego wykładu. Mianowicie w wielu kategoriach, ale nie we wszystkich, ale we wszystkich toposach, istnieje tak zwany obiekt końcowy. Obiekt nazywamy końcowym, zwykle się go oznacza przez jeden, jeżeli z każdego elementu, z każdego obiektu danej kategorii prowadzi jedna i tylko jedna strzałka do tego elementu. Więc powtarzam, obiekt końcowy to jest taki, że do niego z każdego obiektu prowadzi tylko jedna strzałka.
Tak wszystkie strzałki się tam skupiają w tym jednym elemencie. Proszę popatrzeć na ten przykład. Tu jest element końcowy, ta jedynka, bo wszystkie obiekty, a jest tylko ten obiekt różny od jedynki, mają strzałkę, która prowadzi do tego obiektu. Więc to jest tak w sposób prawie trywialny element końcowy. Można pokazać, z tym, że to już nie widać tak prosto na intuicji, ale dowodzik jest prosty, że jeżeli dziedziną uogólnionego elementu, dziedzina to jest ta jedynka, która jest właśnie końcowym elementem. Jeżeli dziedziną jakiegoś elementu jest obiekt końcowy, to element ten z każdego innego obiektu widać tak samo. Powiedziałem, że element danego obiektu może być widziany różnie z różnych obiektów, ale jeśli to jest taki element, który prowadzi z jedynki do danego obiektu, to z wszystkich obiektów danej kategorii widać go tak samo. Jest absolutny, taki niezmienniczy, może można by to w cudzysłowie powiedzieć. Jedynie odnośnie globalne, no nazywamy taki element globalny, który widać tak samo z każdego innego obiektu, globalny. Jedynie odnośnie globalnego elementu możemy jednoznacznie zdecydować, czy jest on elementem danego obiektu, czy nie. I tylko w takim przypadku, w stosunku do tej kategorii, obowiązuje logika klasyczna, bo obowiązuje prawo wyłączonego środka. Albo obiekt, albo element należy do obiektu, albo nie. Nie ma trzeciej możliwości, ale tylko w odnośnie tych globalnych elementów. W ogólnym przypadku tak być nie musi. I wtedy jest sygnał, że mamy do czynienia z logiką nieklasyczną, że nie obowiązuje na przykład logika wyłączonego środka. I teraz właśnie kluczowe dla mojego wystąpienia przejście do logiki. Najpierw weźmy znane przejście z teorii zbiorów do logiki. Jeśli mamy jakiś zbiór, czyli z kategorii zbiorów. Jeśli mamy jakiś zbiór A i element tego zbioru, to wiemy, że możemy zdefiniować funkcję charakterystyczną chi od A, taką, że jeżeli jeden, ona ma wartość 1, jeżeli x jest elementem zbioru i wartość 0, jeśli x jest poza zbiorem, nie należy do A. To 1 i 0 to jak wiadomo nazywa się wartości logiczne. W logice klasycznej są tylko dwie, prawda i fałsz. I zbiór tych wartości logicznych oznaczmy sobie przez omega, 0, 1, albo inaczej prawda i fałsz. I to jest znane przejście. Proszę? 0 jest jedynką. Znaczy to nie gra roli oczywiście, bo to jest tu jako zbiór zapisane. Styl, jeśli się używa jak liczb porządkowych, to często właśnie zero jest jedynką, ale tylko nawiasy. Także mniejsza z tym. W kategoriach, które posiadają obiekt końcowy, a więc we wszystkich toposach, istnieje mechanizm, który pozwala określić, jaka logika obowiązuje w danej kategorii. Istotną rolę w tym mechanizmie spełnia tak zwany klasyfikator podobiektów. Tak to się nazywa po angielsku sub-object classifier. Sub-object classifier składa się z dwóch rzeczy. Z obiektu, który oznaczamy zwyczajowo przez omega, plus strzałka prowadząca z tego terminalnego obiektu końcowego do tego obiektu omega. Jedna taka strzałka od jedynki do omega. Czyli i to się nazywa strzałka prawdziwościowa. Ona wybiera, jak widzimy, pewien element w tego zbioru, no bo to jest definicja elementu. Strzałka ta się nazywa prawdziwościowa. I teraz weźmy dowolny obiekt w kategorii, która ma obiekt końcowy. Ten obiekt nazwijmy A.
ponieważ ona ma obiekt końcowy, to istnieje jedna, jedyna strzałka z tego obiektu do obiektu końcowego. A ponieważ z obiektu końcowego jest jedna strzałka do zbioru Sub-Object Classifier, to istnieje jedna strzałka przez złożenie z tego obiektu do tego. Czyli dzięki temu istnieje ta strzałka, wybiera z tej z perspektywy tego A, wybiera jeden element tego podobiektu klasyfikującego, a jego elementy to są wartości logiczne, czyli ta strzałka określa wartość logiczną, czy wartości logiczne elementów tutaj siedzących. I co więcej, można pokazać, że ten obiekt i plus ta strzałka z 1 do omega kontroluje wszystkie możliwe zawierania się jednych obiektów w drugich i w ten sposób ona kontroluje całą algebrę tych strzałek. Klasyfikator omega kontroluje więc wszystkie podobiekty rozważanej kategorii i wszystkie zawierające się pomiędzy nimi zawierania się. Dzięki temu mechanizmowi elementy klasyfikatora podobiektów omega są wartościami logicznymi logiki obowiązującej w danej kategorii. I oczywiście, że w kategorii zbiorów omega ma dwie wartości logiczne i jest to logika klasyczna. W tradycyjnym podejściu do wielu zagadnień chcemy analizować jakąś teorię, nie wiem, fizyczną, to przyjmujemy pewną logikę zwykle milcząco, z góry zadaną i na ogół jest to logika klasyczna, no chyba, że tak w mechanice kwantowej nas coś zmusi do odstępstwa. Teoria kategorii w sposób ewidentny narzuca inną perspektywę. Każda kategoria wyznacza swoją własną logikę wewnętrzną. Przyjrzyjmy się temu na jakichś przykładach, bardzo poglądowych oczywiście. Wprowadźmy tutaj pewien słownik. No jak wiadomo, przecięciu zbiorów, bo tu jest dla zbiorów, przecięciu zbiorów odpowiada iloczyn logiczny P i Q. Dopełnieniu zbiorów, czyli ten czerwony obszar poza zbiorem A, dopełnieniu, oznaczmy sobie A komplement, dopełnienie A to jest zbiór U mniej A. No to temu odpowiada negacja, nieprawda, że P, jeśli P będzie reprezentowało ten zbiór. Zasadę niesprzeczności P i nieprawda, że P możemy wyrazić zatem jako A przecięte z dopełnieniem A i to ma być równe 0, bo to jest, no nie ma takiej sytuacji, bo to by była sprzeczność. W kategorii, jest taka kategoria, która się nazywa kategorią kosnopów. Nie będę tłumaczył, na czym ona polega, ale ma zastosowania oczywiście także i w fizyce. W kategorii kosnopów logiką wewnętrzną jest logika, którą nazywają logicy i znali ją wcześniej, logiką parakonsystentną. W tej logice zdaniom odpowiadają, znaczy w tym modelu tej logiki, zdaniom odpowiadają zbiory nie tak jak tam zbiory jakiekolwiek, tylko domknięte. Algebra zbiorów domkniętych daje nam logikę parakonsystentną. Na przykład wnętrze koła wraz z jego obwodem jest domknięciem koła, znaczy jest zbiorem domkniętym. Oznaczmy sobie domknięcie zbioru przez po polsku domk x. I teraz tak, wiemy, że dopełnienie zbioru domkniętego nie jest zbiorem domkniętym. A więc nie możemy negacji zdefiniować jako dopełnienie zbioru domkniętego, bo on nie jest domknięty. Dlatego negację musimy zdefiniować inaczej. Negacja zdania, z negacji zdania P odpowiada domknięcie dopełnienia zbioru. To dopełnienie, które nie jest domknięte, musimy domknąć. Czyli nieprawda, że P, to temu odpowiada domknięcie domknięcia. I teraz zobaczmy, weźmy jakiś bardzo prosty przykład. Niech
zbiorem, zdaniu P odpowiada domknięty przedział 0,1. Domknięcie to by było to białe poza tymi nawiasikami, ale domknięcie to dołączamy jeszcze te brzegowe zbiorki. I teraz zasada sprzeczności wygląda tak. P i nieprawda, że P to jest 0,1 i domknięcie tego 0,1. Można zobaczyć tutaj nawet na tym rysunku, że przecięcie tego z tym to będzie 0 i oddzielnie 1, czyli to będą dwa zbiory 0 i 1. Czyli widzimy tutaj, że sprzeczność nie jest zbiorem pustym, czyli nie jest fałszem, tylko jest, ma jakąś, no, jest prawem logicznym obowiązującym w tej sytuacji. I teraz to jest bardzo ciekawy przykład, bo jak wiemy, istnieje w zwykłej logice klasycznej prawo Duns-Scota, która powiada, że jeśli przyjmiemy sprzeczność, to wszystko możemy udowodnić. Sprzeczności cokolwiek. A tutaj tak nie jest. Mamy sprzeczność, ale ta sprzeczność nie rozlewa się na cały system, jest uwięziona w zbiorach zwartych, pojedynczych tutaj. I tak jest w tej logice parakonsystentnej. Także widzimy, że nawet sprzecznością można manipulować w ciekawy sposób. Wniosek. W świetle powyższego wydaje się nie podlegać dyskusji, że do analiz bardziej wyrafinowanych teorii fizycznych, to znaczy takich, w stosunku do których możemy podejrzewać, iż ich wewnętrzną logiką nie jest logika klasyczna, nie powinniśmy a priori wykorzystywać instrumentarium logiki klasycznej. Lecz pierwszym krokiem analizy takiej teorii powinno być zrekonstruowanie jej logiki wewnętrznej. I potem tej logiki wewnętrznej powinniśmy używać do filozoficznych analiz tej teorii. Rozróżnienie na logikę danej teorii i logikę dyskursu dotyczącego tej teorii sprowadza się do rozróżnienia na logiki i metalogikę. I teraz powstaje pytanie, już teraz porzucam teorię kategorii, tylko bazując na tych wprowadzonych pojęciach trochę rozważań filozoficznych. Powstaje pytanie, czy istnieje jakaś ostateczna logika, której podporządkowana byłaby cała hierarchia meta-meta-meta-meta-meta-meta-logik. Powiedzmy, że do jakiejś teorii nowej fizycznej stosujemy logikę A, ale do analizy tej logiki logikę meta i tak dalej. Czy istnieje w tej wieży jakaś ostateczna, absolutna logika? Pytanie to w różnych sformułowaniach jest przedmiotem toczącej się wśród logików dyskusji na temat pluralizmu logik. Spór toczy się nawet niezależnie od teorii kategorii. O to, czy istnieje jedna jakaś nadlogika, czy też mamy niesprowadzalne do siebie logiki. Niedawno wyszła książka na Kulu, bardzo interesująca, właśnie zdająca sprawę z tej dyskusji, pani Czerny-Rej, o pluralizmie w logice. W tej książce nie ma wzmianki o teorii kategorii, tylko czysto logiczna czy metalogiczna dyskusja metafilozoficzna. Z punktu widzenia teorii kategorii problem nie jest oczywisty, czy istnieje jakaś jedna nadteoria. Kategorie możemy zanurzać jedne w drugich. Jedna kategoria może być pod kategorią drugiej kategorii. I wtedy wydaje się, że chcąc analizować z poziomu meta tę pierwszą kategorię, musimy użyć logiki tej wyższej kategorii, w której tamta jest zanurzona. Ale te zanurzenia logik to jest bardzo poważny problem, nie do końca rozwiązany. Poza tym jeszcze wchodzi w grę taka rzecz, że możemy zdefiniować N kategorie, że to, co było strzałkami w naszym podejściu, to będą obiekty innej kategorii i tak dalej w górę. Hierarchia tych może być ogromnie duża, tych hierarchia N kategorii, ale ja już tutaj poza tą pierwszą nie chcę wychodzić. Zresztą nawet z matematycznego punktu widzenia coś nieco wiadomo o kategoriach
na poziomie czwartym, a powyżej już jest gąszcz ogromny. No i jest ważny problem dyskutowany co najmniej od lat 60. od czasów pracy Lawira. Czy istnieje problem, kategoria wszystkich kategorii? To jest problem trochę podobny do tego, czy istnieje zbiór wszystkich zbiorów. Są próby, jak ominąć te paradoksy, które się wtedy w tym rodzą. Przez różne zabiegi można coś niecoś w tej dziedzinie zrobić, ale jest to no, problem taki właśnie graniczny matematyki. Ale wydaje się, że nawet jeśli nie sięgamy aż tak daleko, to na tych niższych piętrach problem jest dobrze sformułowany i warto mieć go na uwadze. No i rodzą się pytania. Logiką naszych rozumowań, takich, którymi się posługujemy na co dzień, jest logika klasyczna. To znaczy, chciałbym, żeby się wszyscy ludzie posługiwali logiką klasyczną na co dzień. Na ogół się nie posługują, ale przynajmniej logika klasyczna jest logiką wyidealizowanych sytuacji codziennych. Ale czy we wszystkich dziedzinach tak powinno być właśnie? No w mechanice kwantowej już tak nie jest i dlatego powinniśmy tu zachować pewną ostrożność. Jeżeli niektóre obszary świata, jak uczy przykład mechaniki kwantowej, rządzą się inną logiką niż klasyczna, to czy nie należy brać pod uwagę ewentualności, że pewne fundamentalne dziedziny, przechodzę do filozofii, bo to jest pytanie, pomyślmy o metafizyce, o pewnych podstawowych zagadnieniach ontologii, przynajmniej w niektórych swoich aspektach wykraczają poza możliwości logiki klasycznej. Czy nie jest naiwnością przekonanie, że nasze zdolności wyciągania wniosków, czyli logika klasyczna, bo ona tak powstała, jako formalizacja naszych rozumowań, zachowują swoją ważność w obszarach poznawczych odległych od sfery naszych doświadczeń. Przykład logiki parakonsystentnej świadczy o tym, że nawet zasada niesprzeczności, przy pomocy której tak chętnie rozstrzygamy najtrudniejsze zagadnienia metafizyczne, może w precyzyjny sposób zostać odwołana, nie powodując przy tym kolapsu całego systemu. Przypomnijmy sobie, że no jest takie sformułowanie zasady niesprzeczności jako zasady ontologicznej, ontologiczna interpretacja zasady niesprzeczności. No to jest bardzo mocna teza w świetle tego, co powiedziałem, że taką ostateczną logiką jest klasyczna, a wcale tak nie musi być i nie wiadomo, czy jest. Innymi słowy, trzeba brać pod uwagę, że w odniesieniu do niektórych zagadnień właściwą postawą jest pewnego rodzaju apofatyzm filozoficzny. Apofatyzm, ale nie rezygnacja z poznania. Jest termin wzięty z teologii, teologia apofatyczna, zwłaszcza ojców greckich, że o Panu Bogu nie możemy właściwie nic powiedzieć i nawet zasady logiki do Niego się nie stosują. Filozofia mogłaby się tu właśnie czegoś nauczyć od teologii. Teologowie obie wiedzieli od początku, że są bezsilni wobec logiki Boga, ale nie ustawali w zmaganiach z tym, co wykracza poza. Oczywiście nie ma powodu, żeby odstępować od zwykłej logiki w takich zwykłych zagadnieniach, gdzie ona się dobrze sprawuje. Tym bardziej, że należy się spodziewać, że tych odstęp to nie będzie tak strasznie dużo, bo w tych innych logikach ogromna większość tez jest taka sama jak w logice klasycznej, więc jak się do nich ograniczamy, to wszystko jest okej. Ale no, tu chodzi o zasadę. No właśnie od teologii się możemy czegoś nauczyć. Słynny ikona Rublowa od Trójcy Świętej. Ważnym elementem racjonalności jest kierowanie się logiką. Rozciąganie naszej logiki na całą rzeczywistość byłoby moim zdaniem niezbyt racjonalnym antropocentryzmem. Apofatyzm nie oznacza zgody na irracjonalność. Wyraża on jedynie przekonanie, że nasza racjonalność może być tylko szczególnym przypadkiem jakiejś większej racjonalności. Oto mam taką zwykłą tabelkę zero-jedynkową klasycznej logiki. Widzimy, że nauka proponuje filozofii
nie tyle może rewizję logiki, to jest za mocne, ale wzięcie pod uwagę, ja bym to nazwał sprawą logiki. Sprawa logiki, czy problem logiki, który ono powstaje między innymi przez postępy nauk i w szczególności no, to pewien wkład teorii kategorii. Nauka proponuje rozważenie problemu logiki i myślę, że jest to propozycja nie do odrzucenia. Dzięki. Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi za referat. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, potem przejdziemy do podsumowania konferencji. Może proszę się przedstawić. Chciałem zapytać, podstawowym aparatem matematycznym teorii kwantów jest teoria przestrzeni Hilberta. Wszystkie stwierdzenia tej teorii zostały udowodnione i rozumowania w oparciu o logikę klasyczną. Czy można powiedzieć, że istnieje jakaś zasada komplementarności między tymi klasycznymi a nieklasycznymi logikami, że jak zastosuję aparat mechaniki klasycznej do teorii kwantowej, to otrzymam jakieś, nic nie otrzymam, albo jakieś bzdury, a gdybym się bardzo uparł, to na odwrót da się zrobić. Czy tutaj z logikami może być podobnie? Znaczy jest problem z formalizmami. Mamy formalizmy logiki, mechaniki kwantowej, zresztą nawiasem mówiąc kilka formalizmów, których każdy można przetłumaczyć na inny, jak nam to będzie potrzebne. I w pewnych partiach tego formalizmu nie obowiązują zasady logiki klasycznej. Znaczy głównie chodzi o jedną zasadę. A w innych partiach obowiązują zwykła logika klasyczna, bo logika ta, która obowiązuje w mechanice kwantowej Hightinga, jest nad logiką klasycznej, więc tamta też jej prawa są ważne. I nie ma tutaj żadnej zasady komplementarności między logikami, raczej zabieranie się tych logik jedna w drugiej. Gdybyśmy zbudowali, możemy zbudować aparat no, podobny do aparatu mechaniki kwantowej w oparciu o tylko logikę klasyczną z pogwałceniem tam, gdzie są odstępstwa od niej, no, ale ona nie będzie zgodna z doświadczeniem właśnie po prostu. Jeszcze jedno pytanie. Pan profesor Czerniawski. Ja mam takie dwa pytania. Jedno związane z w ogóle tymi logikami nieklasycznymi w ogólności. To znaczy chodzi o to, że wydaje się, że logika klasyczna ma pewną specyfikę związaną z tym, że jest logiką myślenia w tym sensie, że wynikanie w sensie logiki klasycznej odpowiada to, że tam, gdzie są spełnione przesłanki, to jest spełniony wniosek, czyli po prostu w każdej dziedzinie, w której są spełnione przesłanki, jest też spełniony wniosek. Natomiast czy nie jest tak, że w logiki klasyczne to nie są logiki myślenia, tylko logiki rachowania? Rachować jakie logiki? Nie myślenia tylko? Rachowania, to znaczy robienia jakichś przekształceń, wyrażeń języka, nad którymi nie mamy żadnej właściwie, znaczy w znacznej mierze nie mamy żadnej kontroli. Tylko taką, że sprawdzamy, czy zostały zachowane reguły przekształcania. Natomiast tutaj mamy tą drugą kontrolę, tą semantyczną, o której wspomniałem przed chwilą. To jest jedno. Natomiast druga sprawa, tutaj ksiądz profesor się tak troszeczkę wycofywał z tego kategorycznego stwierdzenia, że nauka proponuje filozofii rewizję logiki. Ja się jednak zastanawiam, jeśli ktoś proponuje filozofii rewizję logiki, to czy to na pewno jest nauka, czy naukowcy raczej, niektórzy. Bo czy rzeczywiście mechanika kwantowa nam podsuwa rewizję logiki, czy raczej jest tak, że niektórzy badacze wpadli na taki dziwny pomysł, żeby
próbować zamiast dotrzeć do jakiegoś wyobrażenia na temat tej rzeczywistości kwantowej, przejść na płaszczyznę logiczną i po prostu przejść od logiki klasycznej do logiki kwantowej. Ja myślę, że przede wszystkim status logik tych nieklasycznych jest dokładnie taki sam jak klasycznych. Można je sformalizować, można iść, to się robi. Można sformułować aksjomaty, reguły dowodzenia. I to jest doskonale zrobione i zbadane. Mają one własną semantykę, tak jak mają teorie klasyczne. To jest ogromny dział logiki dzisiaj, który się tym zajmuje. Można łatwo sobie znaleźć w internecie odpowiednie publikacje. Także ja sądzę, że to jest dokładnie taki sam status tych logik jak innych pod tym względem, że to jest wynikanie według innych reguł. No. I tak to wygląda. Natomiast czy to mechanika kwantowa tego oczywiście nie sugeruje, żeby nie mówi o tym, żeby filozofia zmieniała podejście logiki, bo to, jak mówię, nie można od lokomotywy żądać, żeby latała. Więc mechanika kwantowa nie jest po to, żeby coś tam zmieniać w filozofii, tylko rzeczywiście pewni ludzie, którzy się zajmują jednym i drugim, widzą, że płyną pewne sugestie, bo inaczej tego nie można nazwać, tylko sugestie z obecnego stanu wiedzy w mechanice kwantowej i w innych próbach kwantowania grawitacji, że warto pomyśleć nad tym, nad statusem logiki, przede wszystkim w teoriach fizycznych i to się robi, a także no, w filozofii. Ksiądz profesor Wojciech Grygiel. Ja mam takie pytanie dotyczące przejścia między teoriami, bo jeżeli przechodzimy załóżmy od szczególnej teorii względności do teorii Galileusza i zakładam, że C równa się nieskończoność, to wtedy gładko przechodzimy do teorii, nierelatywistycznej. Natomiast pozostaje ta sama logika. Natomiast jeżeli weźmiemy mechanikę kwantową i przejdziemy ze stałą Plancka do zera, to tak naprawdę niejako z logiki kwantowej byśmy przeskakiwali w logikę klasyczną. Czy to nie jest jakaś głębsza, tak powiem, podłoże i głębszy problem w przejściach między teoriami? Jest oczywiście głębszy to problem, bo jeśli chcemy przejść, powiedzmy, od ujęcia toposowego mechaniki kwantowej do jakiejś propozycji toposowej kwantowej grawitacji, gdzie jest inna logika, to musimy obydwie te modele, powiedzmy, jeden model ma jedną logikę, drugi drugą, i musimy je zanurzyć w środowisku odpowiedniego toposu. Tak sama logika bez niczego, to nie wiadomo skąd by się wzięła. Tylko musi być cała pojęciowa struktura teorii, która siedzi w tym toposie, ona ma własną logikę. Jak przechodzimy do innej logiki, która ma inny topos, to wtedy mamy dwie kategorie. Jeden topos, drugi topos i przekształcenie jednego toposu w drugi, to się nazywa funktor w teorii kategorii. I wtedy i takie funktory się rozważa. I w wielu wypadkach, w wielu modelach, które się robi, to się po prostu liczy, co się przenosi, co się nie przenosi i tak dalej. To są naprawdę prace bardzo zaawansowane, techniczne. Jeszcze pan profesor Dębiński. Będzie o Platonie. Nie, nie będzie. Ksiądz profesor sugerował relację bardzo mocną między nauką a filozofią. Natomiast chciałbym zapytać dość możliwie prosty sposób. Jaką zdaniem księdza profesora ontologię sugeruje ta propozycja, którą ksiądz tutaj przedstawił? Znaczy intuicyjnie, bo ja rozumiem, że to jest... No, jeśli bym miał pokusić się o spekulację, ale to już jest daleko idąca spekulacja, to ja bym powiedział, że ontologia powinna iść za logiką. Logika klasyczna proponuje jakąś taką logikę chyba podobną do arystotelesowskiej. Natomiast logika kwantowa suponuje jakąś logikę, jakąś ontologię taką trochę inną, kwantową. Nie wiem, ale to są oczywiście są takie prace, ale myślę, że to na razie trochę jeszcze za wcześnie ontologizować na te tematy.
Jeszcze ksiądz profesor Olszewski. Ja mam takie pytanie, nie wiem, czy ono będzie wymagało dłuższej odpowiedzi, jeżeli tak, no to odwołuję. Bo ksiądz profesor kiedyś mówił, że logika intuicjonistyczna w tej koncepcji z toposami generującymi logikę, ona zajmuje jakieś wyjątkowe miejsce. Czy mógłby ksiądz profesor to wyjaśnić jakoś? Tak, mianowicie mówiłem o toposach, dlatego że toposy są najbardziej zbadaną klasą kategorii i co więcej klasą, która stosunkowo najmniej odbiega od zbioru, więc się ją dość łatwo stosuje. I w zasadzie w tych toposach zawsze obowiązuje logika intuicjonistyczna. To znaczy nie ma zasady wyłączonego środka, a inne zasady klasyczne obowiązują. Jest rzeczą ciekawą, że logika intuicjonistyczna przez intuicjonistycznych, Brauera i innych, była wiązana z konstruktywizmem, że tylko to, co skonstruujemy, ma prawo bytu. W teorii kategorii, w toposach zwłaszcza, okazuje się, że jeśli odrzucimy zasadę wyłączonego środka, to musimy zrewidować naszą informację na temat prostej rzeczywistej, o czym pan profesor Duda mówi, że jeszcze nie wiemy, jaka jest struktura prostej rzeczywistej. Mianowicie logika intuicjonistyczna wymaga wprowadzenia infinitezymalnych wielkości, nieskończenie małych. Czyli jest bogatsza struktura z prostej rzeczywistej. I co jest ciekawe, że te infinitezymale są różnego rodzaju, potrafimy nimi operować. Można skonstruować geometrię różniczkową w oparciu o właśnie istnienie tych infinitezymalnych. Ona się nazywa syntetyczna geometria różniczkowa. Bardzo ciekawa zresztą matematycznie i co ciekawe, że tam bardzo wiele rzeczy jest niekonstruktywnych, czyli z przyjęcia takiego brauerowskiego konstruktywizmu wynikają rzeczy zupełnie niekonstruktywne, jak na przykład właśnie istnienie tych infinitezymali, które są, potrafimy nie operować, ale nie można ich skonstruować. To jest ciekawy bardzo problem, nie do końca jeszcze badany. Nie widzę dalszych pytań, więc raz jeszcze może podziękujmy księdzu profesorowi za referat.